Cześć, tu Antropologiczne Szepty, kolejny odcinek. Ja się nazywam Karolina Sulej i w tymże odcinku będę miała przyjemność i niesamowitą intelektualną frajdę rozmawiać z świetnymi badaczami, z gościem i gościnią, którzy zajmują się historycznie oraz współcześnie tym, czym jest polska wieś, albo co nam po sobie pozostawiła, albo raczej jakie procesy, zależności, jakie kategorie, jakie okna do przyglądania się temu, jakim jesteśmy społeczeństwem, pozostawiły nam relacje między służbą a panami tak zwanymi, tak, między chłopstwem, czy raczej chłopami pańszczyźnianymi, a ich feudalnymi, można powiedzieć, dysponentami. W jaki sposób to, co wydarzało się w Polszczy, przed nowoczesnej Polsce, wpływa wciąż na to, co dzisiaj w Polsce widać, jak w Polsce żyjemy, w szczególności zaś, jak żyją w Polsce kobiety. I żeby rozmontować te przeróżne kategorie związane z pańszczyzną, polską wsią, byciem chłopem, byciem kobietą na wsi, będę o to pytać Kaspra Pobłockiego na początek, który jest autorem niesamowitej książki Chamstwo, erudycyjnego eseju historycznego, który sprawia, że już nigdy nie będziemy patrzeć na naszą przeszłość tak samo, moim zdaniem. Kasper jest doktorem habilitowanym, antropologiem społecznym historycznym, absolwentem Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie, University College w Utrechcie i stypendystą Uniwersytetu Miejskiego w Nowym Jorku. Zaś jego praca doktorska została wyróżniona Nagrodą Prezesa Rady Ministrów, a książka Kapitalizm na jej podstawie otrzymała, Kapitalizm Historia Krótkiego Trwania, przepraszam, otrzymała Nagrodę Economicus dla najlepszej polskiej książki ekonomicznej roku. Kasper naprawdę wie, co mówi i jeśli posłuchacie dokładnie naszej rozmowy, którą zaraz zapraszam, albo właściwie na którą zapraszam i która będzie zaraz, na pewno piramida średniowieczna, średniowiecznych zależności, której uczono nas w liceum, stanie się dla was na zawsze obiektem kłamliwym. Zapraszam serdecznie na naszą rozmowę. Kasper Pobłocki jest ze mną, cześć. Cześć. I jest ze mną jego książka, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, Chamstwo. Chamstwo, które, no, chciałabym tak myśleć, przeora, sprowokuje do myślenia, przywróci coś, odtłumi i spowoduje ogólnonarodową dyskusję nad tym, czym owo chamstwo jest i dlaczego nam w państwie jest albo nie jest potrzebne. I chciałabym zacząć właśnie od tego tytułu, bo jest to tytuł szalenie znaczący, tak jak nam się pozornie może wydawać tak językowo wytarty, prawda? Nazywamy kogoś chamem, mówimy, że ktoś chamskie zachowanie ze sobą wykonał jakieś, no generalnie jest to słowo klisza, już się nie zastanawiamy w ogóle nad nim. A tutaj jest to tytuł twojej książki i to słowo jest szalenie wieloznaczne i chciałabym, żebyśmy od tego słowa może właśnie zaczęli, żebyś nam to chamstwo przywrócił w pewnym sensie, żebyśmy rozumieli, co mówimy, kiedy mówimy chamstwo. Znaczy ja natrafiłem, to słowo mnie uderzyło pierwszy raz, jak czytałem Ferdydurkę Gombrowicza dawno, dawno, dawno temu i tam się pojawia taki opis życia w domu ziemiańskim przedwojennej Polski i tam jest takie zdanie, że chamstwo to jest tajemnica państwa i Gombrowicz tam bardzo wyraźnie pisze o relacjach. No właśnie pisze o relacji, czyli on nie pisze o chamstwie jako pewnym rodzaju zjawiska, zachowania, tylko o relacji między pewną grupą, różnymi grupami ludzi i grupami ludzi, którzy są uprzywilejowani, czyli to państwo w takim sensie klasowym, a nie współczesnym, jako pan i pani, tak. Klasa panów. I chamstwo, czyli ci, którzy na nich pracują. I teraz to jest ciekawe, bo tam to nie są chłopi, tylko to jest służba. I w zasadzie cała ta książka próbuje zrozumieć, jak można myśleć o historii Polski przez pryzmat służących, a nie chłopów pańszczyźnianych, bo okazuje się, że ta historia ludzi służących, ludzi służebnych, ludzi, których praca jest podstawą egzystencji klasy panującej, rządzącej, uprzywilejowanej, jest kluczowa. I teraz to, kim jest ta klasa uprzywilejowana, zmienia się oczywiście na przestrzeni ostatnich 1000 lat. W międzywojennej Polsce to było ziemiaństwo, takie bardzo klasyczne, które obśmiewał trochę Gombrowicz Ferdydurkę. Dzisiaj ci, którzy żyją ze służby, z usług,
innych osób, to są oczywiście, to jest inna grupa społeczna. Natomiast ta relacja między państwem a chamstwem jest niezmienna i ta książka jest o tej relacji. Więc pierwotnym mottem tej książki było: chamstwo to jest tajemnica państwa. Ale potem przyszła Świerczyńska i jednak zajęła to najważniejsze miejsce. Natomiast w pewnym sensie jest to próba rozsopłania tej relacji. Relacji między różnymi grupami społecznymi w Polsce i pokazania, że nie byłoby jednego bez drugiego. No właśnie, bo często się myśli o tym państwie jako o czymś, co w naturalny sposób to chamstwo niby w sobie zawiera, ale tak naprawdę, tak jak mówisz w posłowiu w książce, wcale jest to nieprawda, tak, że wymyśliliśmy tyle mechanizmów historycznego samooszukiwania, że takiego wypierania, metaforyzowania właśnie, zagłaskiwania, upychania też takiego też historycznie potrzebnego tak grupom społecznym, że nie było miejsca, żeby się zastanowić nad tymi relacjami. To jest moim zdaniem bardzo ważne i też podkreślasz to i to w każdym rozdziale to bardzo wybrzmiewa, że to przede wszystkim widać w języku i że jest to książka właśnie o tym, w jaki sposób ta nasza ojczyzna, polszczyzna konstruuje te relacje władzy i podległości, te relacje chamstwa i państwa. I w jaki sposób my jesteśmy wszyscy w to uwikłani, a w ogóle sobie nie zdajemy z tego sprawy. Tak, no więc możemy zobaczyć, co tak naprawdę oznaczało to słowo cham, bo język polski jest tutaj wyjątkowy, bo to jest jeden z nielicznych oprócz rosyjskiego. Natomiast jedna z osób, z którą już rozmawiałem, twierdzi, że chamstwo jest w języku rosyjskim jest polonizmem. Więc jeżeli to jest prawda, ja muszę to sprawdzić, to faktycznie język polski jest totalnie wyjątkowy w skali globalnej, bo to jest jedyny język, w którym cham, postać biblijna, jest. Na wszędzie, powszechnie, przeistacza się w chamstwo, czyli w pewną grupę. I teraz jakby dlaczego? Co się wydarzyło? Otóż w XVII wieku zaczęto po raz pierwszy używać tego słowa, już trochę abstrahując od tej biblijnej historii. I takim tekstem, który po raz pierwszy używa słowa cham jako pewnego piętna, jako pewnego naznacznika, jako pewnej stygmy, to jest Liber Hamorum Necandi Trepci. Tylko ciekawa rzecz jest taka, że on wcale w oryginalnym tekście tego słowa nie używał. I to słowo cham pojawia się dopiero kilkadziesiąt lat później w kopii tej księgi chamów, czyli księgi takiej listy trochę lustracyjnej w pewnym sensie, listy ludzi majętnych, którzy udają szlachtę, nie są prawdziwymi szlachcicami. I okazuje się, że to słowo cham weszło do polszczyzny w bardzo konkretnym celu. I ono zastąpiło w tej kopii oryginalne słowo Sym, czyli takie tam, gdzie było jakiś tam Jan Kowalski, chłopski syn, tak. Paraduje za szlachcica, ale tak naprawdę szlachcicem nie jest, bo dorobił się majątku, a go nie odziedziczył. W wersji późniejszej jest chłopski ham. No więc to słowo ham, ono oryginalnie miało być taką zaporą, która miała uniemożliwić mobilność społeczną. I to jest to, co ono jakby zrobiło. I mnie to słowo nie interesuje tak bardzo w kontekście tego, co ono znaczy, jakie ono ma symboliczne znaczenie, tylko bardziej mnie interesuje to słowo jako pewne narzędzie, tak. Czyli bardziej interesuje mnie to, co można zrobić za pomocą języka. I faktycznie masz rację, że ta książka jest o języku. Ona też, język jest metodą dociekania w pewnym sensie do pewnych faktów i do pewnych prawd historycznych, ale mnie interesuje język bardziej jako pewne narzędzie ustanawiania, nie wiem, relacji społecznych. Tak. I to jest bardzo specyficzne podejście też do języka w tym projekcie. I w tym języku właśnie nieustająco się przewija się to porządkowanie związane z tym, kto ma władzę, kto jest podległy. Czasem też w tym języku ujawnia się ta przemoc, ta bezradność wobec przemocy na przykład, tak? Albo on się staje na przykład, tak jak w przypadku, jest taki rozdział, który nazywasz, fragment tej książki, całkiem spory realizm magiczny i tam znajdują się rozdziały, które właśnie mówią o tym, w jaki sposób słowa używają osoby, które
nie mogą realnie zaprotestować przeciwko przemocy. I wtedy słowo staje się właśnie takim nośnikiem być może właśnie jakiegoś zła, które może spaść na tego pana, który zadaje krzywdę. No ale nie jest to żadne realne narzędzie zmiany społecznej, tak? Ale gdzieś to się musi, ta sprawczość zadzieć, więc ona się dzieje w tej sferze jakiejś takiej symbolicznej. A z drugiej strony też no jest takie słowo niesamowite w tej książce, również ogromne wrażenie na mnie zrobiła jego interpretacja, którą dokonujesz, słowo kołtun, tak? Czy inne słowo, krzyca, tak? Czyli właśnie ten krzyk do środka, że kołtun, czyli takie słowo, które też nam trochę właściwie nie wiadomo, co znaczy. Tak się utarło, że ono w polszczyźnie jest kojarzone z chłopstwem i tyle, ale nie wiadomo do końca właśnie, jakie obrazy, jakie właśnie doświadczenie, bo twoja książka jest też o doświadczeniu tej grupy społecznej, o świadkowaniu tej grupy społecznej, co się za tym kryje. Tak, więc kołtun też jest dobrym przykładem symbolu, który ma coś zrobić. Tak. Symbolu, który jest rozumiany przez dwie grupy społeczne zupełnie inaczej, który jednocześnie łączy, a nie dzieli. Clifford Geertz kiedyś napisał, że właśnie kultura to jest to, co nas łączy, tak? To jest jakby wspólny zestaw znaczeń. Ja pokazuję w tej książce, że kultura dzieli, znaczy, że mamy dwa tak naprawdę narody, które posługują się tym samym językiem, polszczyzną, ale ten język gdzieś tam się zazębia w pewnych miejscach, słowa są podobne, ale zdania budowane są już zupełnie inne i to są zupełnie inne światy. No i więc kołtun jest tego świetnym przykładem. Dlaczego? Dlatego, że kołtun stał się symbolem chłopskiego niedbalstwa, tego, że klasa włościańska, klasa ludowa po prostu jest brudna, śmierdzi, jest ohydna i nie potrafi zadbać o taką elementarną higienę. I faktycznie badania pokazują, że w jednym z takich starych tekstów było to tak powiedziane, że kołtun trzyma się brzegów, rzek. Że im bliżej rzek, tym jest więcej ludzi z kołtunem. No i to jest ewidentnie związane z gospodarką folwarczną, która też trzymała się rzek, w tym sensie, że była najcięższa i najbardziej zaawansowana tam, gdzie było blisko do ówczesnych autostrad takich towarowych, gdzie można było spławić tą rzekę. Więc tam, gdzie istnieje faktycznie związek między powiedzmy udręką czy uciskiem pańszczyźnianym, a pojawieniem się kołtuna. Natomiast z drugiej strony kołtun miał zupełnie inną funkcję i ten rozdział właśnie, o którym ty piszesz, stara się to pokazać, bo tak naprawdę hodowanie kołtuna dla ludzi, którzy to robili, nie było wyrazem niedbalstwa, było dokładnie czymś odwrotnym, było sposobem zadbania o swoje zdrowie, ale nie fizyczne, tylko psychiczne. Kołtun to była choroba głowy i lekarze, którzy o tym pisali, pisali o tym bardzo wyraźnie i jeżeli spojrzymy, czy bardzo wprost, na przykład Kolberg i widać też jakby w objawach kołtuna, że to była metoda poradzenia sobie z czymś, co my nazywamy dzisiaj stresem, depresją. No nie ma powodów, żeby nie zakładać, że tamte społeczeństwo też nie miało problemów psychicznych, prawda? Nie było psychoterapii, nie było kozetek, natomiast były osoby w klasie ludowej, które spełniały taką funkcję, jaką spełniają dzisiaj psychoterapeuci. I hodowanie kołtuna było rytuałem, który pozwalał zobiektywizować tą chorobę psychiczną. No troszkę tak jak dzisiaj, tak? Mówimy o tym, że walczymy z rakiem. I mówiąc, że walczymy z rakiem, tworzymy z jakby tej choroby pewną osobę, bo bardzo trudno jest walczyć z czymś, co nie ma wymiernej postaci. Więc kołtun był jakby podobnym zabiegiem. I trzeba było znaleźć miejsce w ciele, gdzie można było schować te wszystkie, umiejscowić te wszystkie traumy, te wszystkie bolączki, ten cały stres. I na tym polegał rytuał hodowania kołtuna. I więc te wszystkie bóle, tak jak jeden z autorów, lekarzy o tym pisał, że one wychodzą przez rurki we włosach. Tak? Tak. Więc ja to trochę opisuję tak, że kołtun był pułapką traumy, że trzeba było go tam wskazać miejsce w ciele, gdzie te wszystkie bolączki mogą się umiejscowić. No i potem potem można było się od tego odciąć, tak, w sensie dosłownym, tak? Czyli odciąć ten kołtun i zostawić to złe życie, te złe doświadczenia ze sobą. No i faktycznie to było skuteczne, tak? To znaczy wiara w to, że ten rytuał działa, była bardzo ważna i ta wiara była podtrzymywana przez społeczność, która wierzyła w siłę
tego rytuału. Tak samo jak dzisiaj wiara psychoterapeuty w to, że nasz ból jest faktyczny, tak? Że tak. To, o czym my mówimy, jest rzeczywistym doświadczeniem, jest kluczowe przy powodzeniu psychoterapii. I dlatego jest potrzebna ta druga osoba, tak? Która tak. będzie świadkiem naszego cierpienia, tak. która pozwoli nam jakby z tej magmy, z tej udręki się, z tego bagna depresji się wydostać. I taką funkcję właśnie spełniały też te osoby, tych babek czy gościarzy, którzy byli specjalistami, którzy leczyli kołtuna. No więc widzimy, że mamy ten sam symbol, tak. rozumiany zupełnie inaczej. Ten sam język, ale tak naprawdę zupełnie inne systemy kulturowe i systemy znaczeń. I teraz to, że dla szlachty kołtun był symbolem niedostępnym, że oni myśleli, że to jest, że to jest po prostu wyraz chłopskiego niedbalstwa, było warunkiem koniecznym, żeby to miało siłę rażenia, żeby to, ta terapia była poprzez kodowanie kołtuna była skuteczna. Tak, bo no w ogóle to szalenie zontagowski jest ten kołtun jako choroba, jako metafora, to ten kołtun tutaj no, wspaniale pracuje, no ale też właśnie ten kołtun chociażby, ale też w ogóle jak piszesz o kulturze ludowej, zresztą piszesz o tym wprost, to mówisz, że ona jakby wynika z historii przemocy, tak, która jest zadawana chłopom czy służbie powiedzmy, tak, że to jest, że cała kultura ludowa jest jej odreagowaniem. No, niesamowite są te fragmenty, jak właśnie piszesz o tym, no dlaczego to muzykowanie, dlaczego ta wódka, dlaczego to tańczenie, tak, że to wynika z tego wiecznego tu i teraz, na które są skazani i skazane jakby osoby, które są podległe, tak? Bo się je wyrywa z ich czasu, z ich przestrzeni, nie daje im się komfortu, więc one mogą łapać tylko takie skrawki wolności czy dobrego samopoczucia, tak? I na tym się właśnie buduje całość tej kultury. To wydaje mi się, że jest bardzo ważne, żeby to powiedzieć, że właśnie ta kultura ludowa nie jest żadną wsią spokojną i wsią wesołą, tylko buduje się wobec przemocy z powodu jej i w reakcji na nią. Tak, bardzo się cieszę, że to tak wyłapałaś, bo to jest taka myśl, która bardziej jest w strukturze książki. Ona pada oczywiście w kilku miejscach, ale ona, tak, chciałbym, żeby dokładnie może tak streścić tą książkę. I to jest w ogóle trzecia wersja książki. Pierwsza wersja była wyłącznie o przemocy i odbywała się wyłącznie, jakby szubienice były takim wątkiem, który jakby nadawał książce strukturę. I ja zdecydowałem się jakby nie opublikować tej pierwszej wersji, bo zorientowałem się, że przemoc to nie jest wszystko, tak? Że jakby, że przemoc jest być może najbardziej taka, jakby najbardziej na nią zwracamy uwagę. Ja też pracując nad tym projektem spodziewałem się sporo krwi, ale jednak skala tej przemocy mnie absolutnie przerosła. To znaczy miałem dreszcze czytając wiele z tych relacji, więc też musiałem sobie jakoś to poukładać. I pierwsza jakby taka reakcja właśnie to było przede wszystkim uwierzenie w realność tej przemocy, tak? Bo znowu żyjemy w takim przekonaniu, że te relacje między różnymi grupami układały się tak raczej sielankowo. Dlaczego? To jest osobna historia, być może nie jest to aż tak bardzo ciekawa. Natomiast faktycznie ja doświadczyłem pewnego szoku, jak ta przemoc się wylała jakby z kart tych wspomnień. No i potem musiałem się zastanowić, okej, ale przemoc to jest jakby pierwszy krok i potem co tak naprawdę ta przemoc zrobiła z ludzkimi głowami i z ludzkimi ciałami. No i koniec końców tak, odpowiedź jest taka, że tak naprawdę cała kultura pańszczyźniana, czyli też nie to, co my zwykle utożsamiamy z kulturą ludową, bo my mamy taki obraz z końca XIX wieku, chłopi Rejmonta, Kargul i Pawlak, dwóch chłopów walczących o miedzę, a mówimy tutaj o wsi tak naprawdę bardzo prekarnej, gdzie chłopi nie mogli mieć ziemi i żyli, tak jak powiedziałaś, tu i teraz. Byli wykorzenieni z przyszłości, pozbawieni przeszłości, żyli w chwili ulotnej. Stąd wydaje mi się, że muzyka faktycznie była takim medium, które najlepiej wyrażało ich los. Tak? Że to jest też ciekawe, że kultura ludowa najlepiej wyrażała się, że tamte osoby, pańszczyźniacy, osoby, które żyły w tej trudnej, nasyconej przemocą rzeczywistości, używały muzyki jako medium, żeby opowiedzieć o swoim losie. I muzyka jest taka, była taka jak życie tamtych ludzi. Doraźna, tymczasowa, a jednocześnie pozwalała być tu i teraz i być razem. Tak? Czyli jakoś zbudować taką sieć samopomocy i wsparcia w obliczu tych trudnych realiów. No i też tak czysto cieleśnie, po prostu wytańczyć tą złość, tak? Wytańczyć tą depresję, wytańczyć tą traumę i stąd taniec i kołtun pojawiają się w tym w jednym rozdziale, tak? W rozdziale
opisującym jakby te ludowe, medyczne sposoby radzenia sobie ze stresem, czy z traumą, czy z depresją. I jeszcze jest jedna bardzo ważna część tej książki, czy w ogóle to nawet nie jest część tej książki, tylko raczej zarówno część, jak i pewna myśl. To znaczy chodzi mi o kobiecą narrację i w ogóle kobiety w tym wszystkim, tak? I że mówisz, że w pewnym momencie i też jakby przez całą książkę to się powtarza, że no, najwyżej w hierarchii stoi tak zwany możnowładca, tak? Jakby to jest bardzo szerokie pojęcie, w którym mogą się mieścić różne rodzaje panów, bo też ta pańszczyzna nie jest taka prosta, jak nam się wydaje. Natomiast to jest powiedzmy ta osoba, która dysponuje pewnym bogactwem i władzą. Natomiast najniżej nie stoi wcale jakby powiedzmy chłop płaszczyźniany, ale jego powiedzmy nie wiem, żona, córka, po prostu kobieta, żeńska osoba, ponieważ ona może być zarówno, że tak powiem, zarządzana przez tego swojego członka rodziny, jak i przez tego możnowładcę. No po prostu ona jest najniżej w tym porządku dziobania. Ale z drugiej strony mówisz, że to jak chcesz opowiadać o historii ludowej, to jest tak zwana narracja kobieca. Więc mamy tutaj tę kobietę, która ma najtrudniej w pewnym sensie, ma najmniej praw, jest najbardziej uciemiężona, ale narracja jest kobieca. Więc chciałabym, żebyś powiedział dwa słowa na temat. Ja w ogóle na początku nie używałem słowa chłopi. My teraz tutaj mówimy o chłopach, jako taki skrót myślowy, jako tamta społeczność. Ja bardzo celowo nie używałem tego słowa, bo ono mi przeszkadzało. Mhm. Ono automatycznie, jak mówimy chłopi pańszczyźniani, to mamy przed oczami Kagula i Pawlaka, tak? Tego mężczyznę w średnim wieku z wąsem, który jest tym archetypicznym chłopem. Jak poczytamy relacje, i to jest obraz z końca XIX wieku, chłopi Reymonta, Boryna jako taka najważniejsza postać tamtej społeczności. Okazuje się, że ta wieś pańszczyźniana, czyli de facto przed, nie tylko przeduwłaszczeniowa, ale de facto przedrozbiorowa, czyli XVIII, XVII, trochę XVI wieku, to była inna planeta. I jak poczytamy opis pracy pańszczyźnianej, czyli na przykład poemat Żeńcy, to tam nie mamy mężczyzn, tylko mamy dwie kobiety, które nie koszą kosą, ale sierpem i które poddawane są, które motywowane są do pracy, motywowane w cudzysłowiu przez no, obelgi totalnie seksistowskie, zakrawające o molestowanie. Tak? I jak posłuchamy, co one wówczas mówią, jak one mówią, to widzimy, że to jest zupełnie inny obraz jakby tamtej społeczności. I to, co się dzieje w tej książce, i to był też proces, bo jakby ja nie planowałem napisania książki o pańszczyźnianej genezie patriarchatu. Tak? To jest dopiero trzecia wersja książki, gdzie to wyszło na pierwszy plan. W pierwszej wersji to było, ale w drugiej wersji to było ważne, ale to nie było cały czas głównym tematem. I dopiero jak zacząłem się zastanawiać, co było oprócz przemocy, tak? Bo przemoc to jest połowa historii. I to bicie, od którego ta książka się zaczyna, pokazuje jako pewną linię podziału, tak? Pewną linię podziału, powiedzmy klasową, pomiędzy bijącą szlachtą, bijącymi chłopami, ale bardzo szybko się okazuje, że to jest bardziej skomplikowane, bo takie społeczeństwo podzielone na dwie klasy jest społeczeństwem czysto teoretycznym. W rzeczywistości one nie byłoby w stanie funkcjonować. I dopiero jeżeli zrozumiemy, że oprócz przemocy mamy też pomoc, tak, że oprócz podziałów mamy też sojusze, no to ukazuje nam się społeczeństwo jakby w pełni, w całości. Takie społeczeństwo, które może realnie funkcjonować, które gdzieś tam się klei. Przemoc zrywa relacje społeczne, a sojusze je nawiązują. No więc patriarchat, czyli sojusz mężczyzn z różnych grup, różnych klas, było tym, co nadawało spójność tej strukturze społecznej. I w pewnym sensie ta dawna Polska jest patriarchalna w takim dosłownym tego słowa znaczeniu, to znaczy jest społeczeństwem ojców. Tak. Społeczeństwem, gdzie władza jest władzą ojcowską. I to, że chłop, i teraz właśnie wracamy do chłopa, tak? Ja używam tego słowa chłop, bo używam go w bardzo konkretny sposób, bo kategoria chłopa, znowu wracamy do języka, zawiera w sobie tożsamość klasową i genderową. Tak. Czyli to jest mężczyzna z klasy włościańskiej, który trzyma w garści tych, których on dyscyplinuje, swoich służących. Więc to społeczeństwo było trzymane w garści przez ojców, którzy byli umiejscowieni na różnych szczeblach drabiny społecznej. Dzięki temu to społeczeństwo było trzymane w ryzach i to była jakby taka najważniejsza siła dyscyplinująca. Więc jeżeli spojrzymy na historię polskiej niewoli, czy polskiego niewolnictwa, czy pańszczyzny przez pryzmat
nie relacji, powiedzmy, stanowych, tak? Czyli tego, tak, co się uczymy się w szkole, ta piramida stanowa, król, szlachta, mieszczaństwo, chłopi. Tylko jeżeli spojrzymy przez pryzmat kategorii, które wówczas były używane. I ja trochę jakby, ta praca w języku to jest też praca nad kategoriami, które wówczas ludzie używali do tego, żeby opisać tamte społeczeństwo. No więc kategoria służącego pojawia się w bardzo ciekawym momencie, bo w XVI wieku, kiedy wyparte z języka polskiego jest słowo niewolnik. Ja nawet znalazłem w statutach litewskich taki zapis, żeby tych ludzi, którzy byli wcześniej niewolnikami, których nazywano niewolnikami, teraz należy nazywać służącymi bądź czeladzią. Mm. Więc to jest taki kluczowy moment, kiedy dochodzi do metamorfozy niewolnictwa starożytnego w nowożytne. Znikają niewolnicy w twardym tego słowa znaczeniu i ta relacja niewolnicza między panem, znowu rozumianym w podwójny sposób, i klasowy, i genderowy, czyli mężczyzną władzy i nie niewolnikiem, tylko służącym, jest tym, co nadaje spójność całej strukturze społecznej. I teraz im wyżej hierarchii społecznej, tym jest się większym panem, tak, i ma się więcej pod sobą służących, im niżej w hierarchii społecznej, tym jest się mniejszym panem i jest się bardziej służebnej pozycji. Więc faktycznie na samym górze tej drabiny społecznej było wielkopaństwo, tak, czy możne władztwo, a na samym dole były dziewki, dziewczyny, które pracowały na dworach albo też w chłopskich chałupach. No powiem ci, jak tak tego słucham i zresztą jak już czytałam tę książkę, to brzmi to dla mnie jako kobiety bardzo współcześnie i to zdanie, które się jak mantra powtarza w twojej książce, mówili o duszy, a chodziło o ciała, o biowładzę, to nadal tak jest i szczególnie mam wrażenie jako kobieta posiadająca ciało dzisiaj w Polsce rządzonej przez panów, którzy mają pod sobą więcej sług albo panów, którzy mają mniej pod sobą sług rodzaju męskiego, to mam wrażenie, że to cały czas się powtarza, tak, że zresztą piszesz o tym w swojej książce bardzo często, że nadal jesteśmy krajem, który potrzebuje ojca, narodu. Że ta struktura, mimo że oczywiście się wiele zmieniło, tak, że to pracuje jednak cały czas podobnie, ten schemat. Tak, no to wiesz, to też jakby ja jestem facetem, tak, który napisał książkę o patriarchacie i oczywiście można się zadać sobie pytanie jakby, czy to jest okej, okay, tak. No więc ja uważam, że to jest okej, okay, w tym sensie, że to jest temat numer jeden, który dotyka też mężczyzn, tak, i w pewnym sensie można tę książkę, można ją rozumieć jako książkę o tym, skąd się wzięło przekonanie o podrzędności kobiet, tak, że kobiety są z natury gorsze od mężczyzn. Można też tą książkę rozumieć jako książkę o ojcostwie, tak, i o pewnym modelu męskości. Tak. To znowu jest relacja, prawda? Tak jest. Jest książka o relacjach, więc zawsze mamy jedną i drugą stronę. Ja też ją dedykuję trzem kobietom, które, tak jak piszę, nauczyły mnie mówić i słuchać, i to jest dosłownie w tym sensie, że ja zostałem wychowany przez kobiety i ja nauczyłem się myślenia o historii dzięki mojej babci, mojej prababci, które opowiadały mi o swoim życiu trudnym, jakby ludzi prostych, biednych, którzy doświadczali trudności podczas pierwszej i drugiej wojny światowej. I to jest takie myślenie o historii, które gdzieś tam mnie ukształtowało. I jak ja potem poszedłem do szkoły, to trudno mi było znaleźć, i to, czego ja uczyłem się w szkole, było bardzo obce, bo to była właśnie ta historia dyplomatyczna, historia bitew królów, podbojów, dyplomatów, traktatów wojennych i tak dalej. Natomiast tą historię, którą ja znałem od kobiet, które mnie wychowały, to spojrzenie na przeszłość było tam zupełnie nieobecne. Więc w pewnym sensie ta książka jest napisana, to jest książka o pańszczyźnie, którą napisałem tak, jak moja babcia opowiadała mi o swoim życiu. I w tym sensie to jest jakby kobieca książka, ale nie tylko o kobietach, tak? W tym sensie, że ta kobieca perspektywa w moim przekonaniu jest szersza niż perspektywa męska czy chłopska. Ja też tam na końcu tej książki opisuję mężczyzn, którzy wybierają niemęskie strategie znajdywania się w tamtym świecie, co ja też znam jakby z mojego dzieciństwa, bo mój dziadek był taką osobą na przykład. Więc tam się pojawia Tomasz Nocznicki, który właśnie odmawia tej męskiej strategii oporu, wybiera tą miękką, powiedzmy kobiecą w cudzysłowiu, pozostając mężczyzną. I ja też znam tego rodzaju, bo tak naprawdę koniec końców, jeżeli tutaj mówimy o męskości, to mówimy o męskości jako o pewnym zakochaniu się we władzy.
prawda? I pławieniu się w tej władzy, i pławieniu się w poniżaniu, upokarzaniu innych osób. I teraz są oczywiście mężczyźni, którzy odrzucają tego rodzaju formę męskości, więc i oczywiście są też kobiety, które tego rodzaju pańskość wybierają, więc znowu to nie jest ten związek między płcią, powiedzmy, kulturową i biologiczną jest bardzo silny, ale to nie jest jeden do jednego. Stąd jakby to rozróżnienie na końcu książki, które pokazuje, że koniec końców to jest w jakimś tam sensie też kwestia wyboru, tak? Tak. Że ci mężczyźni też mogą się odnaleźć, powiedzmy, w niepatriarchalnych formach życia w społeczeństwie i do tego bym ich namawiał. Tak, bo jakby twoja książka ma, jak sam powiedziałeś, stosuje strategię okien, tak? Jakby przyglądasz się pewnym kategoriom, patrzysz, jak one pracują. Mówiłeś też o zazębiających się pojęciach. No, szukasz właśnie, w jaki sposób ten proces się dzieje, tak? To właśnie to nie jest jedno pojęcie, tak? To są właśnie konstelacje, to są przepływy. Co z natury swoje jest jakby najbliższe właśnie temu, o co ci chodzi, czyli dotarciu do tego doświadczenia, tak, w cudzysłowie twojej babci, tak, żeby się zbliżyć do tego, jak to tam i wtedy mogło wyglądać, ale też co to tam i wtedy nam tutaj w spadku zostawiło. I mam do ciebie takie dwa pytania na koniec naszej rozmowy. Jedno takie może dopowiadające, bo bardzo jakby ciekawa i otwierająca też twoją książkę, którą otwiera strajk, który się wcale nie dzieje w Polsce, akurat tylko w Stanach Zjednoczonych. Jest to pierwszy strajk w Jamestown, który, jak się okazuje, był dziełem Polaków, Polanders, Polonials, Poles, ale też bardzo szczególnych Polaków i przewija się przez całą twoją książkę taka myśl, że co by było i czy jacy w ogóle byli ci ludzie, którzy zbuntowali się wobec tych porządków, wobec tych relacji władzy i podległości, ci luźni ludzie. I powiem ci, że ten temat też mi jakoś bardzo dzisiaj wybrzmiewa w momencie, kiedy czytam taki reportaż jak Nomadland o ludziach, którzy właśnie są najemnymi pracownikami i szukają ucieczki z tego systemu kapitalistycznego i jakoś tak mi rezonuje ten temat dzisiaj. Nie wiem, czy się też to do ciebie to przyszło, taka refleksja. Nie, no, dla mnie ta historia jest bardzo ważna, bo to jest historia ludzi, którzy mówili, czy spoiler, tak? To moja hipoteza jest taka, że osoby, które zrobiły pierwszy strajk w historii Stanów Zjednoczonych, to byli polscy Arianie, osoby, które uciekły z Polski w poszukiwaniu lepszego świata, nowego świata, w poszukiwaniu takiej bardzo wymiernej, ludowej utopii. I dla mnie to jest bardzo ważne. Ja zaczynam od tej historii z kilku względów, też takich czysto pisarskich, żeby uzyskać dystans do tamtej Polski, której nie nazywam Polską Szlachecką, o którą my nazywamy Polską Szlachecką w podręcznikach. Ale najważniejszy powód, dla którego ja zaczynam od tej historii, jest taki, że chciałem pokazać, że ta władza panów była jednocześnie bardzo drastyczna, ale też bardzo krucha. I to jest gdzieś tam paradoks, który staram się w tej książce pokazać, że to okrucieństwo było bardzo bolesne, bardzo traumatyczne, ale też były takie ścieżki ucieczki, które być może dla nas są już niedostępne, bo wówczas istniały tak zwane bezpaństwa, czyli całe terytoria, gdzie można było żyć z dala od folwarku, od przymusu pracy, od tych patriarchalnych relacji. I troszkę mało mamy o tym informacji, tak. Natomiast faktycznie są wspaniałe zapisy dyskut Arian na samym początku założenia tej sekty, które pokazują właśnie to, że inna Polska była możliwa, że to był taki ciekawy moment, kiedy fundamenty tego porządku patriarchalnego jeszcze nie okrzepły i to był taki moment, kiedy okazuje się, że były osoby, które mówiły przemocy nie. Dla mnie to jest bardzo ważne w tym sensie, że ja też wtedy, jak czytałem te dyskusje Arian, to uświadomiłem sobie, że moje przekonanie, że przemoc była takim fundamentem tamtego społeczeństwa, nie było przekonaniem wysanym z palca, bo oni też tak uważali. Mhm. Takim najważniejszym gestem polityczno-teologicznym, który wyróżniał Arian, to było noszenie drewnianego miecza. I oni uważali, że nie chcą żyć w społeczeństwie opartym na przemocy. To była dyskusja o tak zwany urząd mieczowy, czyli dyskusja na temat państwa, czy w ogóle można żyć w państwie, które oparte jest na karze śmierci i na przemocy. Tak.
I oni mówili nie, oni mówili przemocy nie i oni próbowali żyć inaczej. Jak to troszkę musimy to rekonstruować, bo wiadomo, to było prawie 500 lat temu, ale mamy zaskakująco dużo informacji na ten temat. Więc te przestrzenie ucieczki były dla mnie bardzo ważne. Właśnie też chciałem, żeby czytelnicy jakby mieli trochę nadziei, tak? Przed tymi sześcioma rozdziałami, które są o przemocy, o różnych obliczach przemocy. Tak. Książka ma 12 rozdziałów. Pierwsza połowa książki opisuje różne aspekty przemocy, a druga połowa pokazuje konsekwencje tej przemocy. Więc ważne było dla mnie, żeby zacząć troszkę od tych promyków nadziei, żeby pokazać, że ta rzeczywistość taka bardzo beznadziejna nie była. No właśnie, to są dla mnie takie szczeliny albo takie kliny wbijane właśnie w te relacje władzy i podległości i to, jak one się budują i że jakby także dzisiaj mam wrażenie, takie kliny czy szczeliny występują i ta twoja książka też pomaga nawigować po współczesności. Moim zdaniem bardzo, bardzo jest do tego przydatna, do analizy świata, w którym się znajdujemy. I właśnie moje ostatnie pytanie ma z tym związek, bo twoja książka się ukazała, Ludowa Historia Polski się ukazała, ukazały się jeszcze inne książki różnego rodzaju, pomijając już nawet Nagrodę Nike zeszłoroczną przecież. No ten temat jakby takiego przywracania historii wypieranej dotychczas, właśnie ludowej historii czy historii służenia władzy i podległości, no chcemy to z powrotem, tak? Jakby jest taki ruch, żeby to wracało i zastanawiam się jakby, czy masz jakąś teorię, czemu tak jest? Dlaczego teraz jesteśmy akurat gotowi? Czemu to się teraz dzieje i jak to widzisz? Czy rzeczywiście jakby jest moment, żeby to się, że tak powiem, rozlało w sposób popularny po Polsce, żeby to rzeczywiście zmieniło, może nie wiem, podręczniki to może za dużo wymagam, tak, ale żeby się zaczęło przedostawać szeroko? Znaczy ja myślę, ja sobie zebrałem te wszystkie książki, ich jest kilkanaście, to nie jest kilka, to jest kilkanaście książek. Tak. I wydaje mi się, że jedynym wspólnym mianownikiem jest to, że my wszyscy mamy około 40 lat, więc w pewnym sensie jest to głos pokolenia, które patrzy na przeszłość troszkę inaczej. Mm-hmm. Jednym z recenzentów mojej książki był człowiek, historyk Jarosław Kita, który zajmuje się głównie historią ziemiaństwa i szlachty. Tak. I to było ciekawe, bo on napisał, że on napisał pozytywną recenzję, zarekomendował tę książkę do publikacji, mówiąc jednocześnie, że się z wieloma rzeczami nie zgadza, ale dla niego bardzo ważne było to, żeby skorygować pewien przechył, przegięcie w stronę właśnie historii szlacheckiej, więc bo każdy dworek ma swoją monografię, a osoby takie jak ja, czyli osoby, które wychowywały się w robotniczej Bydgoszczy w klasie ludowej, jakby ja w szkole nie mogłem się dowiedzieć o sobie. Więc dla mnie to jest gdzieś tam też ukoronowanie 40 lat zmagań i szukania takich książek, które mówią o życiu. I moja prababcia, urodzona w 1905 roku, która skończyła trzy klasy szkoły podstawowej i pracowała w mleczarni większość swojego życia, przenosząc kanie z mlekiem, ona miała sporo książek w domu, lubiła czytać i ona pokazywała Grona gniewu Steinbecka jako książkę o życiu. Pamiętam, mówiła, Kacper to jest książka o życiu. I to jest niesamowite, że dla niej książka napisana o latach 30. w Stanach Zjednoczonych, o zupełnie jakby innej rzeczywistości niż to, w czym ona żyła, była książką, która gdzieś tam odpowiadała na, opisywała emocje, które towarzyszyły jej w życiu. Więc ja trochę chciałem napisać książkę, którą moja prababcia mogłaby pokazać na półce i powiedzieć, to tak wygląda życie. Nie wiem, czy to mi się oczywiście udało, bo to nie jest jakby, to nie jest moja rola, żeby to oceniać. Ale tak naprawdę dla mnie to był tego rodzaju, to był tak naprawdę cel. Mm-hmm. No i wiesz, w każdym kraju tego rodzaju książki ukazują się cały czas, więc my mamy jakąś taką dziwną lukę, powiedzmy pokoleniowo, tak? Że przez 40 lat nikt się tym tematem nie interesował. Ja trafiłem na bardzo dużo fajnych badań, totalnie niszowych. Jak pójdziesz do biblioteki jakiejkolwiek, na przykład w bibliotece UW jest bardzo ciekawa, cały taki regał o klasach. No i 90% tego regału to są książki, właśnie te monografie różnych dworków. Potem są dwie małe półki o drobnomieszczaństwie, czyli okresie tam międzywojennym i dwie półki o niewolnictwie w Rosji i koniec. I te wszystkie książki, na których ja bazuję, bo ja bazuję w dużej mierze na literaturze, już na badaniach innych osób, one są też obecne w BUW-ie, ale one są wszystkie rozproszone w zupełnie różnych działach.
I z jakichś względów jakby nie było tej syntezy. I wydaje mi się, że ona jest po prostu potrzebna. Ona w wielu miejscach na świecie dawno temu się już wydarzyła. W Polsce tego brakowało, wydaje mi się, ze względów pokoleniowych. Więc ja bym powiedział, że jest głos pewnego pokolenia, które troszkę inaczej chce opowiadać o naszej przyszłości, ale też o tym, co z tej przyszłości nam tutaj zostało. Tak, co nam zostało i w jaki sposób możemy sobie z tym radzić, żeby nam to... żebyśmy nie mieli tego przymusu powtarzania, tak? Tylko żebyśmy raczej to przepracowali i zastanowili się właśnie, jak to w nas siedzi, w naszym języku, w naszych relacjach, w polityce tożsamościowej, w takiej całkiem realnej polityce i tym podobne. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za tę książkę i za naszą rozmowę i Państwa zachęcam bardzo serdecznie po raz kolejny do sięgnięcia po chamstwo Kaspra Pobłockiego. Już nie porozmawialiśmy o okładce zupełnie niesamowitej tej książki i o strzygoniach, wampirach, ale to zostawię jako bez spoilerowania. Niesamowita jest ta metafora, jak zresztą wiele w tej książce. Można po niej rozmawiać godzinami. Jeszcze raz Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Kasprowi raz jeszcze. A ja w takim króciutkim interludium chciałabym Wam przedstawić mojego kolejnego gościa, a raczej gościnie, doktor Sylwię Urbańską z Wydziału Socjologii UW, która opowie nam o swoich badaniach prowadzonych we wsiach na pograniczu Mazowsza i Podlasia. A te badania w szczególności dotyczą relacji kobiet tamże. Doktor Sylwia Urbańska specjalizuje się w różnego rodzaju narracjach emigracyjnych i migracyjnych. Jest autorką książki Matka Polka na odległość, doświadczeń migracyjnych robotnic 89-2010, współautorką monografii Poza granicami, płeć społeczno-kulturowa w katolickich organizacjach migracyjnych i książki Mozaiki przestrzeni transnarodowych, teorie, metody, zjawiska. Więc z procesami, przemieszczaniem się i wędrowaniem wspólnot dr Sylwia Urbańska ma wiele wspólnego, ale mnie najbardziej będzie interesowało to, w jaki sposób zbadała różnego rodzaju zależności między kobietami, to siostrzeństwo na wsi i emancypację, i wzajemne wsparcie, opór wobec ucisku, to jak wygląda tradycja dzisiaj jako ten konstrukt, którym również kobiety mogą zarządzać i jestem przekonana, że wejdzie to w niesamowity dialog z tym, co powiedział Kasper o jego babci, jego przodkiniach i w ogóle o tym, w jaki sposób narracja historii ludowej jest narracją kobiecą. Zapraszam. Cześć Sylwia. Cześć Karolina. Dziękuję za zaproszenie oczywiście. Zaprosiłam Cię, bo się bardzo zaciekawiłam takim aspektem Twoich badań, który obejmuje właśnie to, w jaki sposób kobiety dzisiaj, kobiety z klasy ludowej, ale w szczególności kobiety zamieszkujące na wsi, negocjują z tradycją, dyskutują i wydaje się, że Twoje badania, te, które ostatnio przeprowadzałaś, bardzo ciekawe podsuwają refleksje na ten temat. Tak, oczywiście. I powiem troszkę o tym, jak w ogóle trafiłam na wieś ze swoimi zainteresowaniami, bo to jest bardzo ważne i to też jest związane właśnie z takim odkryciem ogromnej sprawczości wiejskich kobiet, która nie jest zauważana. I to oczywiście to nie jest nowość, że nie jest zauważana, bo jakieś takie rewolucyjne, sprawcze działania nigdy nie były. Właśnie kobiet biedniejszych, kobiet wykonujących prace fizyczne jakoś nigdy szczególnie nie były doceniane i nie były na pierwszych stronach gazet. Ale ja się zainteresowałam kobietami wiejskimi, kiedy zajęłam się migracjami, badałam doświadczenia, biografii matek migrantek, matek wychowujących dzieci na odległość, takie doświadczenia po 1989 roku i spędziłam trochę pół roku w Siemiatyczach, pod Siemiatyczami, na wsiach pod Siemiatyczami i w Brukseli, gdzie mam właśnie jest taka długa tradycja migracji zarobkowych. I tam zorientowałam się, bo wtedy w Polsce był taki dyskurs, że no Polacy migrują za chlebem, żeby przeżyć, to są strategie przeżycia, przetrwania ekonomicznego. I tam zorientowałam się, że właściwie połowa kobiet, z którymi rozmawiałam, a było to
ponad 50 kobiet, które opowiedziały mi historię swojego życia emigracji, że to są kobiety, które nie tylko wyjeżdżają za chlebem, ale przede wszystkim rozwiązują migracją swoje problemy małżeńsko-rodzinne. I jednym z tych problemów jest niemożność wzięcia rozwodu w swojej społeczności, małej społeczności w Polsce, niemożność poradzenia sobie z przemocą, która w żaden sposób nie była wspierana i właściwie też nie jest do tej pory, w sensie rozwiązań systemowych. To jest sposób poradzenia sobie z dość tradycyjnymi wzorcami w społecznościach. I ja się w pewnym momencie zorientowałam, że te moje rozmówczynie, które pochodzą ze wsi i z małych miasteczek, one migracją rozwiązują takie podstawowe problemy rodzinne. I to mnie skłoniło do tego, bo oczywiście tam jeszcze przy okazji odkryłam, że to nie są też strategie indywidualne, że to są takie strategie zbiorowe, że kobiety sobie pokazują te wzory, pomagają sobie właśnie dzieleniem się tymi wzorami, tymi, które odkryły. To mnie bardzo zaintrygowało, bo chciałam zobaczyć, bo z jednej strony zobaczyłam, że właśnie te mieszkanki wsi bardzo sprawczo, bardzo skutecznie rozwiązują swoje problemy poprzez migrację. To mnie interesowało to, żeby zobaczyć, co się dzieje z kobietami, które się nie zdecydowały na wyjazd, które chcą mieszkać na wsi, które kochają wieś, które chcą żyć w swojej społeczności i chcą tam wybierać i decydować o sobie i też rozwiązywać w taki sposób bez presji i opresji swoje problemy. I dlatego zdecydowałam się wrócić właśnie niedaleko, bo można powiedzieć, że 40 kilometrów dalej, na granicę Mazowsza-Podlasia, żeby już konkretnie mieszkając dłużej, tak antropologicznie, ja jestem socjolożką, ale taką antropologizującą, w jednej z gmin zobaczyć, poznać historię kobiet, które nie wyjeżdżały, albo które wyjeżdżały sezonowo, prawda, na jakieś truskawki, szparagi, na 2 miesiące do opieki nad dziadkiem, ale tutaj już przede wszystkim zajęłam się kobietami, które mieszkają na wsi i które są po prostu mieszkankami wsi. Mhm. I zajęłaś się nimi, powiedz, jak wyglądały te badania, co odkryłaś, przeprowadź nas przez... I co mnie szczególnie interesowało, to interesowało mnie, w jaki sposób myślą o rodzinie, o związkach, o intymności, również o swojej seksualności, jak to kształtują, czym się kierują. I też to, co mnie bardzo interesowało, to interesowało mnie, jak współpracują ze sobą. Interesowało mnie wiejskie siostrzeństwo. Czy kobiety się wspierają, czy nie wspierają. Dlatego, że jak poczytamy literaturę feministyczną, czy też literaturę na temat wsi, to jedną z takich podstawowych osób, która kontroluje kobietę, jest druga kobieta. To jest matka, teściowa, to jest takie, można powiedzieć, starszeństwo kobiece, sąsiadki, więc mnie też interesowały te skomplikowane kwestie z siostrzeństwa. I to, co i też to mnie jeszcze tutaj bardzo, co było znaczące, to jak promieniuje na te decyzje przeszłość. Te współcześnie chętnie opisywane przez historyków, antropologów, długie trwanie. Te wzorce poddaństwa, wzorce mocnego osadzenia kościoła katolickiego na wsi. Innymi słowy, interesowało mnie, jak historia i właśnie to długie, długie poddaństwo, które bardzo mocno odciska się nawet współcześnie, jak wpływało na społeczności i to, na co pozwalają, a na co nie pozwalają. Jak się transformują współcześnie. Szukałam również śladów poddaństwa. I to, co przede wszystkim przykuło moją uwagę szczególnie, to rozwód. Można powiedzieć, że po raz drugi, bo w migracjach odkryłam tą wagę rozwodu, że migracje dały przestrzeń dla kobiet ubogich, dla kobiet właśnie z klas ludowych, z małych miejscowości, do rozwodzenia się. Niektórym po prostu otworzyły taką jedyną możliwą przestrzeń. Tutaj na wsi też jakby zobaczyłam, że rozwód to jest taki żywy, bardzo aktualny problem, wokół którego definiuje się właśnie ta przestrzeń wolności. To jest taka, można powiedzieć, soczewka, w której
taki pierwszy, najważniejszy prąd, na którym walczy się o tą wolność dla kobiet w takich codziennych praktykach kobiet wiejskich. Mhm. I w jaki sposób, ponieważ taka stereotypowa nasza, nie nasza, ale powiedzmy popularna wiedza na temat relacji małżeńskich, relacji władzy, podległości, buntu na wsi jest taka, że no, kobiety pozostają jednak w tych związkach, bo one są w pewnym sensie uświęcone tradycją, kościołem, wspólnotą wiejską, która jest niewielka, tak wzajemnie siebie sprawdza, no i że jakby ta przestrzeń na emancypację i też takie wsparcie w tej emancypacji, ani właśnie nie wiem, obmawianie, patrzenie złym okiem i tak dalej, ucieczkę ewentualnie, że, no, że nie ma po prostu tam wiele miejsca, a z twoich badań wynika, że rozwód na wsi już nie jest wcale taką oczywistą, nie wiem, stygmą, tak? Czy czymś wykluczającym, a pracują tutaj zupełnie inne już czynniki. Tak, tak, tak. Właśnie te badania pokazują takie dwie kwestie. Jedna kwestia jest taka, że rozwód wcale nie jest tak dostępny i nie jest powszechny na wsiach. Na przykład w gminie, którą badam, właśnie na Podlasiu Nadburzańskim, bardzo, bardzo takiej tradycyjnej, rolniczej gminie, tylko 2% społeczności jest rozwiedziona. To jest bardzo mało, to właściwie można policzyć, to jest, jak zastanawiam się, to jest kilkadziesiąt osób. I ja historię części z tych osób poznałam i te historie pokazały mi, że to wywalczenie rozwodu to jest bardzo świeża sprawa. I to mnie też zafascynowało z tego względu, żeby popatrzeć na to troszkę głębiej, troszkę tak międzygeneracyjnie, więc kobiety, z którymi rozmawiałam i które pytałam się o rozwód, też zadawałam im pytania, skąd miały wzorce, bo większość z moich rozmówczyń mówiła o rozwodzie jak o, nie wiem, jak pionierzy kiedyś mówili o kolonizowaniu, zdobywaniu Ameryki. Pierwsi pionierzy, którzy zakładali osiedla amerykańskie. I dla mnie to było bardzo ciekawe, bo w kulturze popularnej rozwód mamy właściwie, wydawałoby się, że to jest już taki przytułek zdobyty w Polsce przez kobiety, a moje rozmówczynie właśnie mówiły o tym, że to jest, że one o ten rozwód musiały mocno walczyć, że one musiały mocno wykarczować to prawo do rozwodu w swojej społeczności, że one też poniosły konsekwencje tego, takie związane właśnie z ostracyzmem. I jak pytałam się je o, skąd czerpały wzorce, zadawałam pytania o ich matki, babcie, też mieszkanki wsi, babcie, które były chłopkami. Większość z moich rozmówczeń mówiła mi, że one po raz pierwszy w historii swojej rodziny wzięły rozwód. Że wzorce międzygeneracyjne były zupełnie nieobecne. Że nawet jeżeli podejmowały tę decyzję, a były to decyzje zwykle związane z doświadczeniem przemocy, alkoholizm, przemoc fizyczna, bardzo często przemoc ekonomiczna, też przemoc taka, że, która polegała na blokowaniu rozwoju żony, prawda? Na przykład edukacji, wyjazdu do najbliższego miasta, żeby skończyć jakieś kursy, żeby jakoś iść dalej zawodowo, więc one często podejmowały te decyzje o rozwodzie w takich dramatycznych okolicznościach, wiedziały, że nie mogą się nie rozwieść. I nawet nawet w związku z tym, że ta wiedza o sytuacji domowej była znana we wsi, o przemocy, alkoholu, to też miały bardzo małe wsparcie i raczej właśnie spotykały się z tym ostracyzmem po rozstaniu, niż z jakimś większym masowym wsparciem. Ale to, co właśnie było ciekawe, to to, że w biografiach, w tym przekazie międzygeneracyjnym rozwodu nie było. Ja zaczęłam szukać, też grzebać w danych, i wtedy właśnie też odkryłam rozwód jako takie zjawisko społeczne. I tutaj bardzo duża zasługa historyczek, między innymi Barbary Klich-Kluczewskiej, która w swojej książce Tabu, rodziny, komunizm pokazała, że pokazała właśnie tą historię społeczną rozwodu i zwróciła chociażby uwagę na to, że rozwód to jest taka zdobycz socjalizmu dopiero. A tak naprawdę dwudziestolecie międzywojenne, kiedy uzyskaliśmy Polki
prawa wyborcze, wywalczyłyśmy prawa wyborcze, tak naprawdę tych praw nie miałyśmy, dlatego że wszystkie mężatki podlegały swoim mężom. I mąż miał prawo do decydowania o wszystkim, o finansach, o pracy, miał prawo do dziecka po rozwodzie, do wyłącznej opieki nad dzieckiem, więc pomimo tych praw wyborczych my przez całe dwudziestolecie międzywojenne tych praw nie miałyśmy i dopiero je wprowadza socjalizm, prawo do rozwodu powszechnego, oddziela je od kościoła i widać, co się wtedy dzieje na wsi. To jest bardzo ważne właśnie dla tych historii moich rozmówczyń, bo na wsi przez pierwsze 2-3 dekady po wprowadzeniu tego prawa praktycznie nikt się nie rozwodzi. Rozwód jest kompletnie nieznany. Dopiero lata 70. powodują, że tam coś się zaczyna dziać, że pierwsze kobiety zaczynają się rozwodzić i to jest 0,3% w skali koniec lat 70. w skali ogólnopolskiej. Więc ja sobie wtedy uświadomiłam, że te moje rozmówczynie, które niektóre z nich właśnie rodziły się pod koniec lat 70., że one się urodziły w społecznościach od swoich kobiet w takim przekazie międzygeneracyjnym dostawały absolutny brak rozwodu. I to na mnie rzeczywiście jakby wyobrażenie sobie tego zrobiło też ogromne wrażenie, że one są takimi pionierami, one były, ich doświadczenia rozwodu, które przypadały na koniec lat 90., początek lat 2000, więc bardzo wcześnie, właściwie całkiem niedawno, że one były takimi pionierkami właśnie karczującymi te codzienne wzorce wybierania i pokazywania też innym, że patrzcie, można to zrobić, ja to robię i robię to po raz pierwszy w swojej społeczności bez wsparcia. I to było dla mnie właśnie jedno z takich większych odkryć. I też co się działo wokół tych rozwodów, bo ja też prosiłam rozmówczyni o to, żeby opowiadały historię tego, co się działo wokół ich starania się o rozwód i tego, co się działo w społeczności, to też jest jeszcze oddzielna historia. Kto je wspierał, jak szukały, jak się tworzyło wtedy wsparcie, siostrzeństwo. I to są też bardzo ciekawe sytuacje, bo te rozwody uruchamiały takie małe grupy wsparcia i te grupy wsparcia potem, można powiedzieć, że robiły takie, no nabierały takiej przestrzeni, żeby robić inne ważne rzeczy. Więc moje rozmówczynie, które się zdecydowały na rozwód, one rzeczywiście w pewnym momencie jak gdyby orientowały się, że ta wspólnota wsi, że nie mogą na nią liczyć, że no, zostały bez tego wsparcia, że są oplotkowywane, regularnie odwiedzane przez księdza, proboszcza, który interesuje się zbłąkaną owieczką, które no, spotykały się właśnie z takim czasami też ostracyzmem. Wtedy często ucinały swoje relacje, nie wiem, z kołem gospodyń wiejskich, bo nie czuły się tam dobrze. Zaczynają właśnie budować takie alternatywne, małe sieci wsparcia z kobietami, które podobną drogę przeszły albo stoją przed taką decyzją, bo właśnie to też jest bardzo ciekawe, że sporo kobiet, które też spotkałam, stoi przed taką decyzją, co uważam też za bardzo dużą zmianę, że pozwalają sobie na myślenie o tym, że małżeństwo może się skończyć, że można odejść, że szukają porad, wchodzą też w nurt terapeutyczny. Wiele kobiet mówi językiem terapii takiej współczesnej o swoich związkach. To też jest dużą zmianą. I te sieci, które się tworzą, jak gdyby w opowieściach, czy też tych, które obserwowałam, jakby robiły różne niesamowite rzeczy. Na przykład decydowały się, że to one skończą studia, ale że samemu trudno jest wytrwać, dojeżdżać, to będą razem dojeżdżały na te studia. I w ten że zapiszą się na aerobik, prawda? Okay. Będą organizowały transport, który na wsiach jest bardzo no, gardłową sprawą,
kto ma prawo jazdy, kto ma samochód, ten jest wolny, można powiedzieć, więc że będą się wspierały właśnie w tym, w takich różnych praktykach szukania czegoś poza rodziną i poza społecznością, prawda? Czy to jest sport, czy to są wakacje, pierwsze wyjazdy wakacyjne na zewnątrz, czy to są właśnie te decyzje o tym, żeby podjąć studia, wyjechać na 2 miesiące do pracy sezonowej, żeby wesprzeć budżet, czy też znaleźć dom, często jakąś starą drewnianą chatę kupioną za niewielkie pieniądze w sąsiedniej wsi, kilka wsi dalej, po to, żeby się rozwieść, prawda? Bo tutaj mówię o kobietach, które chcą mieszkać na wsi i które nie wyobrażają sobie życia poza wsią, ale chcą na wsi mieć właśnie prawo do decydowania. No to jest szalenie wywrotowe moim zdaniem. Nawet jak teraz myślę o książce Kaspra Pobłockiego Chamstwo i o tej pozycji kobiety tamże, historycznie kobieta na wsi, powiedzmy, tak, kobieta w już pańszczyźniana, to już pomijmy, natomiast kobieta, która jest w domu podległa powiedzmy mężowi, tak, jakby ma tą pozycję usługową, ale też społecznie właśnie jest podporządkowana zawsze komuś i tak w pewnym sensie zakleszczona w tym podporządkowaniu. Tutaj jakby te pionierki, one wyłamują się właśnie z tego podporządkowania, nie chcą mieć nad sobą kontroli i są same decydować o sobie, czyli wyrwać się z tego patriarchalnego już, że tak powiem, wieki mającego umocowania. To jest niesamowite to, co one robią w takim kontekście nawet właśnie tego długiego trwania i tych historycznych, tradycyjnych zaszłości. Tak, to jest niesamowite i na przykład to, co mnie bardzo mocno uderzyło, jak pierwszy raz jeździłam na badania terenowe, to, bo ja oczywiście przez to, że zajmowałam się w kontekście migracji kwestiami feministycznymi, przemocą, czytałam statystyki o tej ogromnej przemocy właśnie kobiet, między innymi w społecznościach wiejskich i ja przyjechałam z taką kategorią ofiary, prawda, że to są uporządkowane, zamknięte w swoich domach, właśnie w tym kieracie bycia matką, żoną, gospodynią domową, czasami rolniczką, a tak naprawdę spotkałam się z kobietami bardzo przedsiębiorczymi, które nie myślą o sobie w kategoriach ofiary, które są bardzo sprawcze, które no, można powiedzieć, że trzymają wieś za karby, które jeśli coś się dzieje, to we wsi takiego publicznego, to jest z ich inicjatywy, które mają bardzo dużo energii, które kompletnie nie, jak gdyby nie są taką reprezentacją podporządkowanej, zgnębionej ofiary, mimo że mają nierzadko bardzo trudne sytuacje ekonomiczne, bardzo trudne sytuacje rodzinne, to jak gdyby można powiedzieć, że są takimi. Nie spotkałam się w każdym razie z energią, z taką energią, którą ofiary, taką stereotypem ofiary, które gdzieś tam można było wyczytać, i podporządkowanej kobiety. I to mnie bardzo mocno też zaskoczyło. I to, co mnie jeszcze bardzo zaskoczyło, to to, że kobiety, które funkcjonowały, które stoją przed tą decyzją o rozstaniu, które zastanawiają się, też w bardzo aktywny sposób radzą sobie z problemami w gospodarstwie domowym. Z szukaniem różnych możliwości zarobku ekonomicznego, z szukaniem wsparcia, pomocy. I tutaj właśnie widać, że to wsparcie jest takie niedostępne, że gdyby to wsparcie instytucjonalne było lepsze, to więcej kobiet mogłoby wyjść z takich sytuacji. Bo często jest tak, że kobiety muszą gdzieś bardzo daleko dojeżdżać na terapię, one z tej terapii rezygnują, bo po prostu z braku czasu, też finansów na dojazdy. Więc gdyby wsparcie było lepsze,
to więcej z nich mogłoby się zdecydować na odejścia. Ale to właśnie to, co też mnie bardzo mocno zaskoczyło, to to, że ta wolność i ta przestrzeń sprawczości jest bardzo mocno sytuowana w sferze pracy. To jest tak, że właśnie wiejskie kobiety dużo pracują, są bardzo zaradne, też sprawcze w szukaniu pracy i to jest też takie miejsce, które one odczuwają jako, one się czują silne właśnie tym, że są tak mocno w przestrzeni pracy, że są tak mocno zaradne. Nie są to w żadnym wypadku kobiety, które są zamknięte w gospodarstwach domowych. To są, można powiedzieć, takie siłaczki, które przy ograniczonych różnych zasobach próbują z różnych miejsc się utrzymać i jakby zawalczyć o tą swoją wolność ekonomiczną. Bo to jest ta pierwsza podstawowa rzecz, która daje możliwości późniejszych wyborów. Tak, bo uwolnienie się tych stosunków też właśnie władzy, ale no właśnie tylko ekonomicznej, czy, bo to jest też biowładza, prawda? To jest władza nad ciałem kobiet, a te kobiety starają się no, na różne sposoby z tych relacji uniezależnić, tak jak mówisz, no nie tylko ekonomicznie się uniezależnić, ale też uciec przed tą przemocą często fizyczną, tak? Przed tym poczuciem zagrożenia zwyczajnie, no, które przecież uniemożliwia normalne funkcjonowanie, tak? A ta, że tak powiem, to wychylenie w stronę realnego rozwiązywania problemów przemocy na wsi, tak jak powiedziałaś, ta opieka psychologiczna, nie wiem, możliwość interwencji jest żadna. Tak, tak. I dużym problemem jest też to, że ta przemoc jest mocno taka znormalizowana. Ona jest na takim, można metaforycznie powiedzieć, na takim poziomie komórkowym, taka swojska. To są mechanizmy, które są latami wypracowane, takiego uzwyczajnienia przemocy. Wiele rzeczy jest uznawanych za po prostu taki naturalny kolej bieg rzeczy, prawda? Za specyfikę faceta. No faceci tak zawsze mają, zawsze tak robią. Oczywiście kolejna kwestia to jest taka, że do tych wszystkich, to młode pokolenie, na przykład teraz, bo starsze i średnie pokolenie ma alkohol, prawda? Młode pokolenie ma narkotyki, co też powoduje jeszcze inną, włącza inne wzorce przemocy. Ale właśnie największe problemy jest to, że ta przemoc jest taka uzwyczajniona. I ja powiem szczerze, że bo mnie też bardzo interesował Kościół katolicki, jego rola w tych utrwalaniu wzorców. Kościół katolicki, który ma ogromną przestrzeń na wsi, właściwie taką no, w całości można powiedzieć jest takim monopolistą władzy na wsi, bardzo, bardzo, bardzo silnej władzy. Mnie interesowała też ta rola Kościoła katolickiego, więc pytałam się o Kościół, o praktyki kontestacji Kościoła w tych praktykach kobiet rozwodowych czy też innych, bo z innych praktyk to są też te życia w związkach na odległość, prawda? W takich związkach żyjemy razem, ale osobno, konkubinatach, to też jest bardzo, bardzo ciekawy, jeszcze inny nurt tej wolności. I badając rolę Kościoła katolickiego, również rozmawiałam z księżmi. I księża sami mi zwracali uwagę na to uzwyczajnienie i wszechobecność przemocy. To było dla mnie też zaskakujące, bo że oni sami mówili o tym, jak powszechna jest przemoc, jak jest obecna, jakie to jest właśnie takie, że ona po prostu jest jak powietrze dookoła. Ale mimo wszystko oczywiście w sytuacji rozwodu nie wspierali i stawiali różnego rodzaju blokady kobietom. Ale powiedziałaś tutaj trochę o tych strażniczkach patriarchatu, starszych kobietach, o tym starszeństwie kobiecym, ale czy powiedz, jest jakaś międzypokoleniowa solidarność, czy te takie małe grupy, które się wspierają i sobie doradzają wzajemnie, to są raczej, nie wiem, przyjaciółki w tym samym wieku, znajome ze szkoły, jakie to są, jakie się one składają jednostek, te grupy wsparcia, które taktyki opracowują jakiegoś takiego właśnie buntu?
Tak, to są generalnie kobiety, które znają się od, bo wiadomo, że mieszkanki wsi, które się wychowują w danej wsi czy gminie, jak gdyby to są znajomości od zawsze. Jeśli ktoś nie przyjedzie założyć rodziny, nie przeprowadzi się do wsi, to zwykle to są znajomości takie długotrwałe. I zauważyłam, że w tych sieciach często wspierają się kobiety, które mają bardzo podobną ścieżkę, prawda? Które na przykład się rozwiodły, które potrzebują, które się wspierały w różnych w szukaniu informacji, w przekazywaniu sobie pracy, prawda? Informacji o tym, że tam można na przykład pojechać na pieczarki, tu można przekazać sobie miejsce pracy, opiekę wokół staruszka gdzieś w Niemczech, prawda? I to są kobiety, które łączą się właśnie tym, łączy to, że ty i ja mamy podobnie, albo przyszliśmy podobną drogę, ty i ja musimy walczyć o walczyć z jak gdyby tą koniecznością przetrwania ekonomicznego, więc wspieramy się w szukaniu pracy, w dowożeniu siebie gdzieś, w takich inicjatywach, że dojeżdżamy razem do pracy. I to oczywiście to się pokrywa czasami z tym, że to są czasami znajome ze szkoły, koleżanki, ale to są kobiety, które jak gdyby przeszły podobną drogę, bądź czasami też jest tak, że jak któraś z nich zdecydowała się na rozwód czy na jakiś inny nietypowy związek, to też jest im do siebie bliżej. I to, co na przykład mnie zaskoczyło, jedna z takich historii ciekawych, którą też miałam okazję zaobserwować, to, że jedna z takich sieci, w której jestem bardzo mocno włączona i można powiedzieć, że to w języku badawczym rozmówczynie są moimi takimi kluczowymi informatorkami. Jedna z takich sieci, w której dużo czasu spędziłam na spotkaniach, różnych grillach, rozmowach, do jednej z takich sieci kiedyś w tej sieci, ta sieć wspierała jedną ze starszych mieszkanek wsi, która potem się wyprowadziła do małego miasta i która przyjechała po wsparcie, to była 85-latka. Która przyjechała po wsparcie właśnie do tych kobiet na drodze rozwodowej. Też zainspirowana ich historiami, zainspirowana taką właśnie przestrzenią wolności. Była wspierana, to było jeszcze przed pandemią, cały lipiec, sierpień właśnie spędziła na wsi. I ja wielokrotnie uczestniczyłam w takich rozmowach, kiedy właśnie w ogrodzie, przy grillu, przy stole moje rozmówczynie jak gdyby doradzały jej, wspierały ją, podtrzymywały na duchu właśnie w tym procesie sądowym, rozwodowym. To była pani, która też uciekła z przemocowego związku i w pewnym momencie powiedziała dość i powiedziała, że chce mieć po prostu tą emeryturę przeżyć godnie. Więc też zauważyłam, to było bardzo ciekawe, że to starsze pokolenie jakby przychodziło do tego średniego pokolenia, tego pokolenia pionierek po wsparcie. No ale oczywiście starsze pokolenie się nie rozwodzi. W tej gminie, którą badam, nie spotkałam się praktycznie wcale z historiami rozwodu w starszym pokoleniu. Mówimy o pokoleniu emerytów. No bardzo mnie to ciekawi, bo właśnie podsumowując ten odcinek antropologicznych szeptów, tak mi się teraz to nasunęło, że Kacper mówił o tym, że pokolenie ich, czyli też właśnie średnie pokolenie, zaczyna zauważać jakby brakującą historię ludową, historię pańszczyzny, jakby, że Polska nie jest historią dworków szlacheckich i ich 10 tysięcy monografii, tylko właśnie, że jest coś jeszcze i że to pomoże nam zrozumieć współczesność. I z twoich badań wynika to, że ta współczesność jest właśnie również bardzo ciekawa i dużo się tam dzieje na tej współczesnej wsi polskiej i również w tym średnim pokoleniu, które jest inspirujące dla pokolenia wyżej, może pokolenia niżej, i że to są bardzo
bardzo ciekawe czasy dla badaczy po prostu. Więc na koniec chciałam się ciebie zapytać, czy tam wracasz na wieś badać i co masz w planach, bo już niestety będziemy musiały zmierzać do końca tej arcyciekawej, inspirującej rozmowy. Tak, wracam, nie mogę się doczekać, tak naprawdę można powiedzieć, że przebieram nóżkami, żeby jak najszybciej wrócić. Wracam na cały lipiec i cały sierpień, na takie dwa ostatnie miesiące badań, więc tutaj chcę jeszcze włączyć do próby więcej rolniczek, też rolniczek z młodego pokolenia, bo to jest też interesująca grupa, która ma jeszcze inne problemy. I chciałabym po powrocie już zająć się pracą nad książką i tekstami pokazującymi właśnie takie coś, co moim zdaniem, czego potrzebujemy więcej i co też nam badania historyków i historyczek feministycznych bardzo naświetliły. Chciałabym się zająć takim typem pisania tekstów naukowych, antropologicznych, które pokazują konkretne przypadki, konkretne studia przypadków, takie biografie. Chciałabym, mam nadzieję, że uda mi się napisać książkę monograficzną, która jakby portretuje, obrazuje życie w konkretnej społeczności, czyli nie przez statystyki, prawda, nie przez jakieś uogólnione, nie przez generalizację, tylko która pokazuje właśnie tak oddolnie, krok po kroku, co kobiety robiły i jak to mocno jest wpisane w przeszłość i jak to jest inne w teraźniejszości już. Więc chciałabym się przyjrzeć takim pojedynczym historiom, bo ich pokazanie moim zdaniem jest bardzo ważne, żeby lepiej rozumieć sytuację kobiet mieszkanych wsi. Zdecydowanie. Ciekawa dalsza wyciągnięcia Twoich badań, bo już te rezultaty są fascynujące i moim zdaniem właśnie bardzo, bardzo takie wymowne. Dziękuję Ci bardzo za wizytę w antropologicznych szeptach. Kibicuję. Dziękuję. I będziemy śledzić, a ja na pewno będę i będę tutaj wszystkich informować Twoje naukowe poczynania. Raz jeszcze dzięki. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. I to już wszystko w dzisiejszym hiperdługim, ale mam nadzieję, że ciekawym odcinku antropologicznych szeptów. Mam nadzieję, że tych dyskusji będzie jeszcze więcej. Dyskusji o naszej tożsamości i o tym, co było niepotrzebnie, ale też pewnie historycznie potrzebnie, w niej tłumione, ale teraz powraca. Powraca w książkach, powraca w debatach publicznych, powraca w badaniach naukowych i mam nadzieję, będzie powracać także w dyskusjach u Państwa, w domach i w głowach. Więc dziękuję serdecznie na dziś. To były antropologiczne szepty.